proszę Państwa, te święta nadchodzą, że wszyscy nasi kochani moherowi muszą zastanowić się nad tym, nad sobą oczywiście, dlaczego oni są tacy podli. No bo skoro Biblia mówi, myśmy go zabili, mówi prorok Izajasz w imieniu ludu całego swego żydowskiego, myśmy go zabili, to dlaczego, proszę Państwa, wszyscy to odnosząc oczywiście pokornie i skromnie do siebie, dlaczego mają takie pytanie sobie zadać? Myśmy go zabili. Ja podejrzewam, że gdyby Jezus tu się gdzieś pojawił na tej ulicy, to zabiliby go jeszcze szybciej, jak wtedy w pierwszym wieku. Bo by standardy, proszę Państwa, na telefon, na cyfrowość. No teraz jakoś tak szatan, diabeł powoduje, że oni inaczej myślą, że oni inaczej zastanawiają się. Ci, którzy nie chodzą do kościoła katolickiego, bo może nie chcą chodzić, mają podpowiedzi w internecie, mają od prezydenta informacje wszelkie, a wy się kajajcie, a kajać się, a trzeba wytłumaczyć sobie, że żebyś nie była wrogo usposobiona do narodu żydowskiego, bo po co? Abyśmy byli w zgodzie, wszyscy żyli. Apokalipsa mówi, że ludzie ze wszystkich narodów i języków przychodzą i że będą w raju żyć ci ludzie ze wszystkich języków, ze wszystkich krajów. Ale dlaczego wy tacy sami jesteście praktycznie, jak ci wszyscy z narodu żydowskiego? No bo skoro mówimy, że gdyby, tak pisarz pewien powiedział, Jezus Chrystus żył w XX wieku, to by go też narody zabiły. To gdyby tutaj Jezus Chrystus się pojawił i żeby oni go jeszcze szybciej zabili, to jacy oni podli są wszyscy, że mają też te same korzenie. Te same korzenie, że są wrogo usposobieni do ludzi dobrych, sprawiedliwych, bożych, świętych. Jak daleko szatan odciągnął ludzi, ba, całe narody od Boga. Jak daleko odciągnął od Stwórcy, że ludzie są aż tacy, tak bardzo wrogo do siebie samych ustosunkowani i do Jezusa, i do siebie. Wszystkich by pozabijali, a dziecko by nawet utopiło w łyżce wody swoją matkę własną. Dlaczego?